Dobrze, cześć wszystkim. Nazywam się Marek Margol. Jestem jednym z DevOpsów w firmie LPP. Chciałbym Wam zaprezentować informacje na temat monitorowania systemów mikroserwisowych. Także przez najbliższe 40 minut mam nadzieję, że zaciekawi Was ten temat. A na początek chciałbym powiedzieć jeszcze coś więcej o firmie LPP. Tutaj Adam już przedstawił wstęp, natomiast ja bym chciał też trochę zaktualizować liczby, które Adam przedstawił. LPP jako jest właścicielem pięciu marek Reserve, Crop House, Mojito, Sinsay. Te marki dobrze znacie. Natomiast obecnie jesteśmy w 39 krajach, jeśli chodzi o sprzedaż online'ową. W 26 jesteśmy jakby stacjonarnie również. Jesteśmy tak naprawdę, sprzedaż prowadzimy w większości krajów europejskich, jesteśmy również widoczni w krajach Bliskiego Wschodu. W chwili obecnej mamy ponad 1700 sklepów stacjonarnych rozsianych po całej Europie i ta liczba cały czas rośnie. Jeśli chodzi o nasze IT, no to jest nas ponad 400 osób, więc jest to dosyć pokaźny software house wewnątrz firmy LPP i naprawdę realizujemy ciekawe projekty i cały czas tak naprawdę dynamicznie rozwijamy się. No dobrze, ale przejdźmy do agendy. Chciałem Wam tak naprawdę przedstawić to, co powinniśmy, na czym powinniśmy się skupić, jeśli chodzi o wdrożenia monitoringu dla systemów mikroserwisowych. Także przejdę na początek przez wstęp, później opowiem coś o metrykach, tracingu i logowaniu i na koniec podsumowanie. No dobrze, no to zacznijmy. Zaczęliśmy naszą przygodę z developmentem, a tak naprawdę wdrażamy ją na produkcję i wydaje nam się, że to już jest koniec. Chciałaby na pewno. Tak naprawdę tą podróż dopiero zaczęliśmy. Teraz przekonamy się w rzeczywistości, jak nasza aplikacja poradzi sobie w prawdziwym świecie. Teraz to nasi klienci, nasi użytkownicy staną się prawdziwymi testerami naszych rozwiązań. No i pytanie, jak sobie z tym poradzić? Wydaje nam się, że tworząc aplikację, wytestowaliśmy ją w pełni, jest ona odporna na wszelkie błędy. Ale tak naprawdę żaden system nie jest odporny na błędy. Musimy niestety przyjąć to jako pewnik, że nasze aplikacje mają i będą mieć błędy, chociażby przez to, że funkcjonalności, które dostarczamy na produkcję, są dostarczane w szybkim tempie. Mamy Scrumem, sprinty tygodniowe, dwutygodniowe, dostarczamy MVP. Te cykle wytwórcze zostały skrócone. Także musimy być przygotowani na to, co nastąpi po wdrożeniu takiego systemu na produkcję. Dodatkowo jeszcze, obecnie mamy popularną architekturę mikroserwisową. Dzielimy monolity na mniejsze kawałki, dzięki czemu uzyskujemy właśnie tą elastyczność, czyli rozpędzamy się, dostarczamy coraz szybciej te zmiany, ponieważ zmiany nie dotykają całej aplikacji, ale możemy wziąć wycinek naszego systemu i tam tylko dokonać zmian, więc te funkcjonalności trafiają dużo, dużo szybciej na produkcję i klienci mogą z tego szybciej korzystać. Ale architektura mikroserwisowa powoduje, że miejsca, gdzie może pójść coś nie tak, jest dużo więcej, tak? Wcześniej mieliśmy z reguły to jedno miejsce, na przykład baza danych, czy jakiś serwer aplikacyjny, ewentualnie frontend i to wszystko. To były miejsca, gdzie potencjalnie mógł wystąpić problem. Teraz tych błędów może być wiele w różnych miejscach. Tak naprawdę ten błąd może przedostać się przez wiele serwisów i kaskadowo spowodować, że ten błąd trafi do klienta. Tak? Klient odczuje to, natomiast naszym zadaniem jest to szybko zdiagnozować, gdzie leży problem. W architekturze mikroserwisowej
liczba potencjalnych miejsc, gdzie coś może później tak wzrasta wykładniczo wraz ze wzrostem liczby serwisów, które mamy, dostarczamy. Natomiast z punktu widzenia klienta nie ma to znaczenia, ile my tych serwisów mamy pod spodem. Jego to nie interesuje. Jego potrzeby są relatywnie stałe. Tak naprawdę to nas, jako programistów, architektów, nawet szefów, interesuje, jak ta architektura wygląda, i dokładamy kolejne mikroserwisy do naszej aplikacji, żeby obsłużyć jakiś tam wycinek funkcjonalności, które później są na przykład reużywalne w różnych systemach. Dlatego też no, tych miejsc może być naprawdę sporo. Teraz jak temu zaradzić? No powiecie pewnie, że no to dobra, mamy monitoring, zbieramy dane, mamy piękne dashboardy, włączone alerty i jesteśmy bezpieczni, jesteśmy kryci, że to wszystko, co przewidzieliśmy, gdzie może coś pójść nie tak, to wszystko jest pokryte, oglądamy to i czujemy, że panujemy nad sytuacją. To prawda, monitoring jest istotny i przydaje się na przykład do analizy właśnie trendów długoterminowych. Patrzymy, czy nasza aplikacja, jak zachowuje się wraz ze zmianą funkcjonalności, czy trendy jakieś są niepokojące, czy też nie. Mamy pobudowane dashboardy, które świetnie wyglądają, które pozwalają nam w sposób taki z wysokiego poziomu przejrzeć stan aplikacji. Mamy też dużo alertów, które mogą nam powiedzieć o tym, że coś może pójść nie tak i wiemy o tym, że jesteśmy pewni, że w tym momencie jakiś alert wyskoczy, jeżeli rzeczywiście coś istotnego zadzieje się z aplikacją. Monitoring daje nam właśnie tą informację, łatwą informację, że aplikacja działa, że wszystko, co pod spodem jest powiązane ze sobą, to wszystko ze sobą rozmawia i nie ma z tym problemów. I tak to powinno wyglądać. Tak? Ja jeszcze bym chciał wspomnieć tutaj o typach monitoringu, jakie mamy. Czyli mamy monitoring blackboxowy, który traktuje naszą aplikację jako czarną skrzynkę i jakby to jest to, co widzimy z punktu widzenia też klienta. Tak? Czyli możemy zobaczyć, czy żądania HTTP, które zostały wysłane, odpowiedziały z prawidłowymi kodami, bądź też zawartość odpowiedzi na takie żądanie jest prawidłowe. Możemy zweryfikować, czy porty działają, czy też nie. To jest mniej więcej to samo, co klient widzi, jeżeli wchodzi przez przeglądarkę i ta strona mu się wyświetli, to znaczy, że port na przykład 443 jest otwarty i wszystko działa. Możemy również sprawdzić na hostach, czy procesy odpowiadające danej aplikacji są uruchomione. Jeżeli to wszystko jest, no to wszystko nam pozwoli, załatwia nam jakby monitoring blackboxowy. Natomiast ważną rzeczą jest to, żeby posiadać monitoring whitebox. Whitebox, który dostarcza nam metryki, które są wystawiane przez serwisy. Te metryki mogą być pobierane z logów, czy też z interfejsów, na przykład w wirtualnej maszynie Java, albo też możemy wystawiać endpointy restowe, które dają informacje o metrykach i później są zbierane przez takie systemy jak Prometheus, Graphit, InfluxDB i tam są one agregowane i później z nich możemy tworzyć różnego rodzaju, czy to dashboardy, alerty i tym podobne. Ważną rzeczą jest, żeby proporcja zwiększona była po stronie tego monitoringu whiteboxowego. Wtedy mamy pewność, że te informacje są kompletne, bo mamy, jakby patrzymy od środka aplikacji na to, jak ona się zachowuje, w jakim jest stanie. No dobrze, ale możecie zapytać, a co z observability? Jesteśmy na konferencji DevOps i SRE, więc warto byłoby powiedzieć coś o observability. Czy to jest tylko kolejne modne słowo, tak zwany buzzword, czy też nie? Tak naprawdę te koncepcje się uzupełniają. Monitoring wskazuje, czy system działa, natomiast observability mówi nam, czemu system nie działa. To on tak naprawdę daje nam tą kompleksową informację, gdzie szukać przyczyn problemu.
Google, wydając swoją książkę o SRI, wspomniał o tym, że są trzy filary observability. Są to metryki, logi i tracing, jako śledzenie. Ja do tego dorzuciłbym jeszcze analizę, alerty i wizualizację jako ten cały komplet związany z SRI, ponieważ to dzięki tym trzem filarom możemy dokonywać późniejszych analiz i dalej udoskonalać nasze systemy, naszą architekturę. Natomiast alerty i wizualizacja to są to elementy typowe dla monitoringu, więc to jest jakby ten komplet, o którym powinniśmy pamiętać. No dobrze, ale przejdźmy teraz może przez te trzy filary, o których wspomniałem. Zacznijmy od metryk. Ważną rzeczą jest, żeby wiedzieć, jakiego typu mamy metryki. Metryki systemowe są to te metryki, powiedzmy, najniższego poziomu, które bardzo często były dotychczas stosowane w tradycyjnych systemach monitoringu, jak na przykład Zabbix, Nagios i tym podobne, gdzie my mierzymy takie metryki jak obciążenie procesora, sprawdzamy dostępną pamięć czy też zajętość dysku, możemy też weryfikować, jaka jest przepustowość sieci. I to mamy jako, powiedzmy, tą bazę dla tych metryk systemowych. Kolejny poziom jest to metryki aplikacyjne. To są te rzeczy, które rzeczywiście interesują programistów, tak? Bo to są rzeczy, które mają bezpośredni wpływ na działanie aplikacji, jak na przykład liczba requestów, które obsługuje aplikacja, czasy odpowiedzi na żądania, liczba obiektów w kolejkach, jeżeli na przykład mamy jakieś systemy kolejkowe, więc to są rzeczy, które rzeczywiście programiści obserwują i się tymi interesują. Natomiast jeszcze jedną ważną metryką są metryki biznesowe. To są te rzeczy, to są te rzeczy, które interesują biznes czy też klientów, tak? Biznes na przykład może interesować, tak jak w naszym przypadku w sklepie internetowym, jest to konwersja klientów, tak? Czyli ilu klientów, którzy wchodzą na stronę, rzeczywiście kończą później to zakupami naszych produktów, tak? Jeżeli ta konwersja spada, to znaczy, że coś jest nie tak, więc trzeba wiedzieć, czy przyczyną tego jest chociażby, nie wiem, może pojawiający się baner, który zasłania wszelkie produkty na stronie sklepu, który spowodował, że ten ruch drastycznie spadł. I to jest dla nas już jakaś informacja o tym, że coś jest nie tak, że trzeba zareagować. Kolejną istotną rzeczą po naszej stronie jest na przykład lista operacji w koszyku, która też ma wymierną zależność do tego, że po prostu to są rzeczy, dzięki którym później są przychody w firmie. Tak? Ale na przykład Netflix stosuje u siebie taką metrykę jak starts per second. Oni z kolei obserwują, ile jest takich kliknięć play na ich stronie, na ich platformie i odnoszą do tego, czy ta platforma działa poprawnie, czy też nie. Na przykład u nich starts per second, ta metryka, ona jest dosyć powtarzalna pomiędzy poszczególnymi dniami czy tygodniami, więc są w stanie stwierdzić, czy aplikacja działa poprawnie właśnie poprzez taką metrykę. Idąc dalej, możemy zastanowić się, jakie metryki możemy stosować. Google wyróżnił takie cztery złote sygnały odnośnie tego, w jakim kondycji jest aplikacja. Pierwsza z nich, latency, mówi o tym, że jaki jest czas potrzebny na obsługę tych żądań. Przy czym musimy tu rozróżnić pomiędzy udanymi żądaniami a opóźnieniami requestów zakończonych niepowodzeniem. Musimy je rozdzielać z uwagi na to, że opóźnienie żądań zakończonych niepowodzeniem, które na przykład kończą się kodem 500, 503 czy coś takiego, są mogą być dużo krótsze niż te żądania prawidłowe, te zakończone powodzeniem. Tak? One zakończone powodzeniem mogą kończyć się po kilkudziesięciu, kilkuset milisekundach, natomiast żądania nieprawidłowe mogą się kończyć po kilkunastu milisekundach. I nie możemy łączyć tych metryk ze sobą z uwagi na to, że te żądania niepoprawne
spowodowałyby, że tak naprawdę cały system z poziomu samego latency wydawałoby się, że jest bardzo szybki. Czyli nawiązując do klasyka, że baza danych działa szybko, ale sypie błędami. Także na to trzeba zwrócić uwagę. Kolejną rzecz, czyli traffic, to mówię o tym, jak duży ruch ma miejsce w naszych systemach. Czyli na przykład dla systemów webowych będzie to liczba żądań HTTP na sekundę, ale podzielone na przykład na charakterystykę tych żądań. Czyli na przykład żądania kontentu statycznego są, dzielimy to z kontentem dynamicznym. Rozróżniamy znowu to, ponieważ kontent statyczny możemy serwować z innych elementów architektury mikroserwisowej. Możemy mieć jakiegoś warnisza albo CDN-a, który będzie serwować ten kontent statyczny i dzięki temu pojemność systemu będzie dużo większa i będziemy w stanie obsłużyć większy ruch, a kontent dynamiczny już przechodzi przez wszystkie tam nasze serwisy, mikroserwisy, trafia to gdzieś na przykład na bazę danych i on już ma inną charakterystykę i jego skalowanie jest inne niż na przykład ten kontent statyczny. Na przykład dla systemów streamingowych będzie na przykład też pomiar przepustowości wejścia i wyjścia, czy też liczba bieżących sesji. Także to są informacje istotne jakby dla tego typu platform. A dla baz takich jak Redis może to być pomiar transakcji, czy odczytu na sekundę. Idąc dalej, mamy jeszcze błędy. To jest liczba żądań, które kończą się niepowodzeniem. I tutaj możemy to mierzyć też na kilka sposobów. Możemy mierzyć to wprost poprzez na przykład dla żądań HTTP, patrzymy ile jest kodów 500, 400 i tym podobne i to traktować jako te żądania nieprawidłowe. Natomiast możemy też mieć takie niejawne, jak na przykład kody 200, ale zakończone niepoprawną zawartością odpowiedzi. Jeżeli na przykład może być taka sytuacja, że chcę pobrać plik, plik został pobrany, zostaje kod 200, ale zawartość tego pliku jest nieprawidłowa. Czy też może być też inna zawartość, która niż bym, czy może być to pusty po prostu plik i tyle. Ale może to też być na przykład miara, którą wynika jakby z naszych wewnętrznych polityk. Bo na przykład możemy stwierdzić, że wszystkie żądania powyżej jednej sekundy, nawet jeżeli zakończyły się kodem 200, traktujemy jako niepowodzenie, ponieważ oczekujemy, żeby nasz system odpowiadał w przeciągu jednej sekundy, nie dłużej. Więc to też wpada wtedy w ten koszyk błędów. No i na koniec saturacja jest to miara tak naprawdę mówiąca o zapełnieniu naszej usługi. I ona z reguły jest stosowana do tego, jeżeli na przykład mamy jakieś fragmenty systemów uruchomione na ograniczonych zasobach, czyli związanych z pamięcią, z operacjami wejścia-wyjścia. I bardzo często saturacja nie zawsze jest taka sytuacja, że dopiero system zapełnia się przy 100% wyczerpania zasobów. Warto też tutaj podkreślić, że wydajność taka może na przykład być już obniżona na przykład na poziomie 80-90%. I też to Google zaleca jako do obserwowania. Ale też możemy wykorzystać do tego parametry pośrednie, bo na przykład jeżeli zobaczymy, że opóźnienia w zapisie do bazy danych wydłużają się i są coraz większe, może to świadczyć o tym, że baza się nasyca i już nie będziemy w stanie zaraz w ogóle nic zapisać. Mamy też inne metody. Jedną z metod jest metoda RED. Ona została zdefiniowana przez Toma Wilkiego i ona mówi o tym, ile jest requestów na sekundę, jako rate. Eros mówi też o liczbie błędnych żądań, które są na sekundę i duration jako czas trwania żądań. Jest ona bardzo podobna do tego, co zdefiniował Google i też dosyć szeroko stosowana i prostsza na początek, tak? Później można stosować szerszą właśnie definicję, na przykład tą, którą zaproponował Google. Jest też metoda use. Ona została z kolei zdefiniowana przez Brendana Grega. Jest to metoda bardziej skupiona na maszynach
i mówiąca o tym, że dla utilization jest to średni czas, kiedy dany zasób był zajęty, serwując jakieś żądanie czy zadanie. Saturation jako ilość pracy, której zasób nie był w stanie przetworzyć i która zwykle jest umieszczana w kolejce. No i błędy, tak jak wcześniej też, jest to po prostu liczba błędów, które pojawiły się w danym czasie. No dobrze, ale jakie metryki wybrać? Z mojego punktu widzenia zaproponowałbym, żeby zacząć od rozpoznania metryk biznesowych, które są istotne z punktu widzenia naszych klientów, czy to też klientów sklepów, czy też klientów biznesowych. I od nich dopiero możemy wyjść dalej, analizując, jaki jest łańcuch serwisów biorących udział, mających wpływ na te metryki biznesowe. Ponieważ może się okazać, że zaczniemy mierzyć metryki, które nie mają bezpośredniego wpływu na działanie biznesu, a my będziemy się na nich skupiać. Więc wyznaczenie kluczowych metryk dla serwisu biorących udział w tym łańcuchu jest, wydaje mi się, z mojego punktu widzenia krytyczne, tak, żeby to jest to miejsce, gdzie powinniśmy patrzeć w pierwszej kolejności i tam skierować nasze oko Saurona i to obserwować non-stop, tak. I na to później możemy zapinać jakieś alerty, a nie na jakieś rzeczy, które nas nie interesują. Jeżeli mamy jakichś operatorów, którzy później reagują na różnego rodzaju alerty, to lepiej, żeby oni patrzyli na te rzeczywiście krytyczne metryki z punktu widzenia biznesowego, niż byli na przykład budzeni w nocy z uwagi na to, że jakiś jeden mały serwis się zapchał, a tak naprawdę z reguły jest on później gdzieś on naprawiany w ciągu dnia w normalnych godzinach pracy. Jeden mój ważny apel, ponieważ często się spotkałem z tym, że kończymy tak monitoring tylko i wyłącznie na zbieraniu tych metryk i zapinaniu się na odpowiednie alerty, nie możemy tak naprawdę polegać tylko i wyłącznie na metrykach. One są ważne, to od nich z reguły zawsze wychodzimy, natomiast pamiętajmy o tych trzech filarach, które wcześniej były pokazane. Tak? Jednym z nich, kolejnym filarem jest tracing, który właśnie pozwala nam naśledzić żądania, zobaczyć jak one przepływają poprzez nasze serwisy i możemy prześledzić pojedynczy request poprzez to właśnie tych kilkanaście serwisów, przez które później to przechodzi. Mamy takie systemy jak Jaeger czy Zipkin, które pozwalają na to, że otworzymy jakieś unikatowe ID i przy każdym kolejnym skoku poprzez serwis ten ID przechodzi i jest gdzieś tam odkładany, tak? Dzięki czemu później jesteśmy w dosyć prosty sposób, jesteśmy w stanie namierzyć, gdzie leży problem, gdzie jest opóźnienie, gdzie warto byłoby coś zoptymalizować albo gdzie po prostu coś wysiadło. Dlatego też zachęcam do tego, żeby ten tracing implementować w systemach tak szeroko. Jedną ważną rzeczą jest jeszcze to, żeby nie doprowadzić do takiej sytuacji, że będziemy mieli gdzieś luki w tracingu. Jeżeli na przykład część systemów nie jest wpięta w takie systemy właśnie typu Jaeger czy Zipkin, to też nam wtedy utrudnia dalszą analizę, tak? No bo możemy, powiedzmy, mamy początek, mamy koniec, natomiast i widzimy, jakie są tam czasy, natomiast mamy pewną lukę, gdzie nie wiemy, co się dzieje. A to powoduje, że czas dalszej analizy jest już utrudniony, ponieważ musimy wtedy sięgać konkretnie do logów, a niekoniecznie te logi mogą znajdować się w tym miejscu, gdzie byśmy się spodziewali, albo tak jak mamy to w przypadku Kubernetesa, czy też chmury, te logi już po prostu mogą nie istnieć, ponieważ pod czy maszyna mogą już nie istnieć, tak? A razem z nim zniknęły też logi. Więc warto skupić się na tym, żeby nie było tych dziur w tracingu, a to niezmiernie pomaga w dalszej analizie. To jest bardzo szybkie narzędzie do analizy, gdzie coś jest nie tak. Wystarczy, że mamy jakiś komunikat błędu, mamy ID, do niego
wyświetlony, czy gdzieś tam zaidentyfikowany. Szukamy później po prostu tego ID-ka i od razu widzimy, gdzie leży błąd. Dzięki temu jesteśmy w stanie zoptymalizować, czy to nasz system, czy też po prostu go naprawić. Tutaj też przygotowałem taki slajd właśnie, jak wygląda to w przypadku Jagera. I tutaj bardzo łatwo widać, gdzie leżą problemy, tak? Jak na przykład tutaj z Redis od razu wyświetla się, że coś jest nie tak, ale też możemy sprawdzić, ile trwają dane żądania. Możemy też stwierdzić, że te żądania trwają za długo. Na przykład jak tutaj zapytania do MySQL-a trwają 300 milisekund, może my chcemy, żeby to trwało 100 milisekund, albo mniej. Więc to jest dobre narzędzie do tego, żeby dokonywać później dalszych optymalizacji. A dalej. Dalej zbieranie logów. To jest, wydaje mi się, też bardzo istotne. Cechy dobrych logów to tak naprawdę są to te logi, które są przechowywane centralnie. Tak jak wcześniej wspominałem, w Kubernetesie czy w chmurze mogą być sytuacje takie, że serwisy żyją kilka minut, kilkanaście minut, godzinę, dwie i one znikają. Tak? Mamy autoskalery, które powodują, że te obiekty pojawiają się i znikają. Więc chociażby taka optymalizacja ruchu przez skalowanie horyzontalne powoduje, że te logi mogą nam bezpowrotnie znikać, więc warto do tego wykorzystać centralne przechowywanie logów w takich systemach jak Elasticsearch, Greylog i tym podobne. Logi też powinny być proste w wyszukiwaniu. Tak jak wcześniej wspominałem o tracingu, jeżeli mamy takie identyfikatory zapytań czy żądań, jesteśmy w stanie zobaczyć, prześledzić krok po kroku, gdzie mógł wystąpić błąd i przejrzeć szybko też, jak każdy system to zalogował po swojej stronie. Ale też bardzo ważne jest to, w jaki sposób ustrukturyzowane są te logi. I tak naprawdę logi powinny nam móc odpowiedzieć na szereg pytań, które z reguły się pojawiają podczas analizy takich sytuacji, takich błędnych sytuacji. Przede wszystkim logi powinny odpowiadać na pytanie, co się stało, czyli jeżeli to jest typ error i powinna być tam też wiadomość, czyli zawarta, co poszło nie tak, ale kolejne ważne pytanie, które powinny logi nam odpowiadać, to jest, gdzie to się stało. Czyli wiemy dokładnie, w którym miejscu to wystąpiło. W przypadku Kubernetesa możemy mieć informację o tym, na którym podzie i w którym kontenerze. Jeżeli mamy poda z wieloma kontenerami, no to wiemy, musimy wiedzieć dokładnie, z którego kontenera pochodzi dany log. Standardowo też, kiedy to się stało, to też te timestampy powinny być wrzucane do centralnej bazy logów z tą informacją, tylko z tą gwiazdką, że niekoniecznie te timestampy mogą się pokrywać z tym, jak przepływa nasza, powiedzmy, nasz request. Może się zdarzyć tak, że requesty przechodzą przez kolejne mikroserwisy, mogą mieć różne czasy. To raczej nam nie powinno powodować problemów, ponieważ Jäger czy Zipkin później nam to poukłada, natomiast przynajmniej będziemy wiedzieć, w którym przedziale czasowym to nastąpiło i nie przywiązujemy się wtedy do kolejności pojawienia się tych logów w takich systemach właśnie jak Greylog. Kolejna odpowiedź na pytanie to jest, jaki to jest serwis, czyli musimy wiedzieć, w której wersji dany serwis jest, w której wersji żądanie, na którym serwisie to pojawiło się i na jakiej wersji tego serwisu. Przy tych szybko wdrażanych aplikacjach jest to dosyć istotna informacja. Kolejną rzeczą jest to właśnie ten już wcześniej wspominany Trace ID, niezmiernie ułatwiający życie identyfikator, który pozwala na bardzo szybkie analizowanie, gdzie te żądanie przepływało i w których systemach to się pojawiało. Inną ważną rzeczą jest to, żeby to
ustrukturyzowanie było na poziomie całej organizacji, żeby te logi wyglądały tak samo. To mocno będzie ułatwiać wtedy analizowanie w różnych systemach logów i tych błędów, które się mogą potencjalnie pojawić. Także dobrą praktyką jest to, żeby te logi były strukturyzowane na poziomie całej organizacji i to na pewno ułatwi nam późniejszą analizę. Jeśli chodzi o narzędzia, to tak naprawdę organizacja CNCF przygotowała piękny landscape, w którym pogrupowała wiele systemów, które są wykorzystywane w Cloud Native. I tutaj wydaje mi się, że ten obszar observability i analysis pokrywa rzeczywiście to, co możemy wykorzystać do naszego systemu później monitoringu, jeśli chodzi o sam monitoring, wykorzystanie czy to Prometeusza, Grafita, InfluxDB i tym podobne. Jeśli chodzi o logowanie, to jak wcześniej wspominałem, Greylock, Elasticsearch, czy też FluentD, który zbiera te wszystkie dane z wielu obiektów, czy to w Kubernetesie, czy to w chmurach. No i tracing, Jaeger, Zipkin, ale też można też wykorzystać inne narzędzia, które są oparte o OpenTelemetry. Więc tutaj odsyłam Was do tej strony, którą tutaj widzicie, no więc warto sobie to wszystko przejrzeć i wybrać to narzędzie, które Wam najlepiej będzie pasować. Już zmierzając do końca, w takim podsumowaniu chciałbym mieć trzy apele, jedno dla każdego z obszarów. Dla metryk to według mnie najważniejsze jest to, żeby budować te metryki właśnie na bazie metryk biznesowych, czyli to jest to, co rzeczywiście nas najbardziej interesuje i powinno interesować, tak? Bo to jest to, co później klienci widzą, to jest to, w jaki sposób później klienci odczuwają nasz system, tak? To są później te odczucia. Musimy mieć zaadresowane do metryk, które gdzieś mierzymy na niższym poziomie, na poziomie aplikacyjnym czy też systemowym. Jeśli chodzi o tracing, używajcie go. Po prostu używajcie, to skraca na pewno znajdowanie problemów, czy to bieżących, czy też przyszłych problemów. Będziecie widzieć na pewno dużo więcej, dużo będziecie wiedzieć o tym, jak wasz system działa. Może być też taka sytuacja, że jedne zespoły winią drugie zespoły, które każdy z nich utrzymuje jakiś kawałek serwisu czy aplikacji po swojej stronie i każdy będzie się przepychać, że to nie u niego jest problem, to gdzieś indziej jest problem, ale mając taki tracing możecie w łatwy sposób pokazać, ale problem jest dokładnie w tym miejscu, gdzie to teraz jest pokazane i tutaj trzeba szukać optymalizacji. No a dla logów to opanujcie ich strukturę. Na pewno to umili Wam życie, ułatwi je i pozwoli też na to, żeby w prosty sposób później wyszukiwać problemy i analizować je i na tej podstawie decydować, co będzie najlepsze do tego, żeby rozwiązać dany problem. Także to tyle z mojej strony. Dziękuję Wam za wysłuchanie mnie. No i czekam na pytania. Dzięki za wstąpienie, Marek. Ja mam właściwie jedno pytanie padło i tak naprawdę trochę na nie później odpowiedziałeś, ale może mógłbyś rozwinąć akurat w tym jednym kontekście. Pytanie brzmiało, jakich narzędzi oraz technologii używa DevOps w LPP, oprócz oczywiście znajomości Linuxa i poleceń baszowych? Pokazałeś ten wielki slajd ogólnie z narzędziami, może teraz jakoś mógłbyś... Znaczy, narzędzi jest wiele, tak? Tak naprawdę no, bazujemy na tym, co obecnie, na czym stoją nasze systemy, tak? Czyli z jednej strony są to chmury, z drugiej strony jest to Kubernetes, tak? To są jakby teraz
dwa najważniejsze nasze, dwie nasze najważniejsze platformy, w których my się obecnie poruszamy. Tak? Czyli to są też narzędzia, które wykorzystujemy na bieżąco, jak chociażby Terraform do budowania infrastruktury, Ansible do później konfiguracji tej infrastruktury. Także wachlarz tych systemów jest szeroki. Tak? Automatyzacja poprzez joby Jenkinsowe. Dotykamy wszystkiego, a dotykamy też ciągle nowych rzeczy, więc jeżeli na przykład widzimy gdzieś możliwość optymalizacji naszej pracy, to też to robimy. Jak chociażby wykorzystanie Helmu chartów. Później, jeżeli mamy czarty, no to chociażby rozważamy, czy na przykład wykorzystać Argo CD. Także spektrum jest szerokie tych narzędzi. I cały czas nowe, nie? Dobra, a widzisz, trochę nakłamałem, jednak uczestnicy się troszeczkę ożywili na sam koniec. Jeszcze dwa pytania mamy. Pytanie drugie brzmi, ile czasu zajmuje przygotowanie pakietu monitorowania dla przykładowej aplikacji biznesowej? To różnie. To ciężko odpowiedzieć tak jednym słowem, czy to jest dzień, tydzień, miesiąc i tak dalej. To też zależy od tego, z jakim zespołem mamy do czynienia, czy jest to zespół już dojrzały, czy też niedojrzały, czy dopiero formujący się. Także tutaj mogę powiedzieć każdą liczbę i każda będzie prawidłowa. Okej. Okay. A czy dla błędów z monitoringu macie ustawione jakieś automatyczne działania, czy jest to zawsze działanie ręczne dokonywane po jakimś czasie? Dobre pytanie. Wprowadzamy tak naprawdę teraz automatyzację do alertów. Także jest to coś, co jest też u nas, jakby powiedzmy, na orbicie naszych działań. Ponieważ no, nie każdy błąd wymaga właśnie naszej reakcji. Tak? Czasami jest to po prostu odłożenie w systemie ticketowym, że jakiś błąd wystąpił, a czasami wystarczy po prostu na pojawienie się danego alertu mieć jakiś gotowy skrypt, który wyciszy problem, tak? Czyli na przykład, nie wiem, jeżeli to jest zbliżający się przykładowo, tak? To jest na przykład zbliżający się wyczerpanie dysku, to możemy mieć po prostu na pojawienie się alertu od razu skrypt czyszczący to, tak? Jak mamy takie coś na przykład w Dockerze, tak? Czy w Kubernetesie, widzimy taką, mamy taką informację, że za 24 godziny wyczerpie się miejsce na danym serwerze, na danym dysku, więc już możemy gdzieś tam Docker Pruna odpalić, który powinien rozwiązać ten problem. Jeżeli nie jest rozwiązany dalej ten problem, no to wtedy musimy ręcznie przeanalizować, co poszło nie tak. No, czasami może być tak, że to jakiś pod powoduje, że rozpycha się strasznie na Kubernetesie i trzeba go wtedy z nim coś zrobić, jakieś działanie ręczne. A czy rozważaliście jako alternatywę dla customowej platformy monitoringowej używanie narzędzi typu Datadog, Dynatrace, New Relic? Mamy New Relica, wykorzystujemy go, także mamy w tym momencie jest jakby dwojaki sposób monitoringu. Z jednej strony mamy New Relica, z drugiej strony mamy też dosyć silny monitoring związany z Prometeuszem. Natomiast to będziemy na pewno rozważać, żeby wrzucić to wszystko do jednego, powiedzmy, systemu. Jak mocne odwzorowanie proda w kontekście obciążenia przez użytkowników wykonujecie na testach, żeby mieć pewność nieprzytkania się składowych systemu? To jest ciężko powiedzieć, czy jak to dokładnie, ponieważ no, staram się jednak to skalowanie zmniejszyć, nie odpalamy tego jakby 1:1 z tą architekturą, natomiast no, mamy silny dział testów, który na przygotowaną infrastrukturę odpala testy automatyczne i weryfikuje, czy dlatego, powiedzmy, dla tej liczby serwisów odpalonych, czy to jest wystarczająca, czy to niewystarczająca liczba obiektów czy systemów. Czy generujecie cały flow a la ruch klienta na potrzeby testów lub replikacji błędu, czy tylko problematyczny nowy wycinek, jeśli monitoring wyrzuci jakiś błąd? Tutaj nie do końca odpowiem, ponieważ
Ja akurat siedzę bardziej po stronie jakby tej kubernetesowej, więc, ale staram się mniej więcej odwzorować, tak, to działanie, to nasze krytyczne działanie systemów, czyli wyświetlanie, wyszukiwanie, wkładanie produktów do koszyka i tym podobne, więc staram się mniej więcej odwzorować to zachowanie klienta. Czy używacie powiadomień Grafany dla trwających dłuższy czas alertów? I jeśli tak, to jak je agregować w jeden message? My akurat nie używamy Grafany do alertowania. Po naszej stronie są to alerty albo w New Relic'u, bądź też jeżeli to są alerty z Prometeusza, to my do tego wykorzystujemy Ops Genie, który później nam to wszystko ładnie prezentuje. Okej, okay, dobra, teraz już naprawdę koniec, chociaż na początku mówiłem, że jest tylko jedno, zrobiło się 7, ale fajnie wyszło i idealnie zmieściliśmy się w czasie, także pięknie dziękuję za prezentację. Miłego wieczoru życzę, Marek. Trzymaj się.